Likwidacja w praktyce, bo można sobie też wyobrazić, że jakoś będzie ten Trybunał dalej funkcjonował, ale jako fasada, instytucja pozbawiona zębów, a te zęby polegają na tym, że rola Sądu Konstytucyjnego jest taka, żeby ugryźć władzę, jeśli ona popełnia jakiś błąd albo no, po prostu prawodawców, jeśli jakiś bubel zgłaszają do, do realizacji. Taka jest rola Trybunału. Trybunał bezzębny jest niepotrzebny nikomu, chyba że no, właśnie władzy, która chce pokazać, nie, nie, spokojnie mamy swój własny Trybunał, my też jesteśmy krajem demokratycznym i to jest demokracja konstytucyjna. Dzisiaj sprawy wyglądają tak, że niestety idziemy w stronę zupełnie inną: nie demokracji konstytucyjnej, nie demokracji parlamentarnej, liberalnej, tylko jakiegoś innego systemu no, potocznie można by powiedzieć podobnego do obecnych Węgier Orbana albo też Rosji Putina.